Najważniejszy francuski indeks giełdowy, czyli... Cotation assistée en continu 40. Dokładnie tak. Jak najkorzystniej handlować na nim z dźwignią finansową i możliwością zajęcia zarówno długiej, jak i krótkiej pozycji. Zapraszam do materiału. Zaczynamy kolejny odcinek kursu CFD od A do Z, którego partnerem jest dom maklerski X-Trade Brokers i który poświęcony jest oczywiście kontraktom różnicowym. Kontynuujemy naszą rynkową podróż po najważniejszych europejskich indeksach, oczywiście w poszukiwaniu lewarowanej ekspozycji i możliwości zajmowania zarówno pozycji długiej, jak i krótkiej, czyli rozgrywania czy to wzrostów, czy spadków. I w tym odcinku zajmę się czołowym indeksem jednego z najważniejszych i największych rynków kapitałowych w Europie, czyli CAC 40, który jest notowany na giełdzie w Paryżu. Jak sama nazwa wskazuje, szczególnie wskazuje tym, którzy znają francuskie liczebniki, indeks skupia 40 największych spółek giełdowych właśnie z francuskiego parkietu i jest powszechnie uznawany za benchmark francuskiej giełdy. Sam indeks ma dosyć podobną historię do niemieckiego DAX-a. Jego początki sięgają końca lat 80., dokładnie 1987 roku. Jeszcze do niedawna historyczny szczyt notowań CAC 40 był wyznaczony w połowie 2000 roku. Oczywiście wiadomo kiedy, w szczycie bańki dotcomów. Wtedy jego szczytowa wartość to było ponad 6922 punkty. Natomiast nowe ATH zostało wyznaczone w październiku tego roku, czyli bardzo niedawno, kiedy wartość indeksu przekroczyła po raz pierwszy 7000 punktów. I w skład największego francuskiego indeksu blue chipów oczywiście wchodzi wspomniane 40 spółek notowanych na giełdzie Euronext Paris o największej kapitalizacji rynkowej. I wśród nich warto wymienić takie, spośród których część będzie powtarzała się z tych, które na pewno kojarzysz z indeksu Eurostoxx 50. Na pierwszym miejscu mamy LVMH, czyli Moet Hennessy Louis Vuitton, francuski holding spółek, które produkują dobre, luksusowe odzież, alkohol, perfumy, biżuterię, co tam sobie każdy wymarzy. Ponad 12% udziału w indeksie. Na drugim miejscu Total Energies, czyli największa spółka paliwowa w strefie euro. Ponad 6,5% udziału w indeksie CAC 40. L'Oréal na trzecim miejscu. L'Oréal, czyli największy francuski producent kosmetyków, prawie 6,5% udziału. Sanofi, czyli jeden z czołowych koncernów farmaceutycznych w Europie, niecałe 6,2% udziału w indeksie. Schneider Electric, czyli największa francuska spółka informatyczno-technologiczna, niecałe 5,5% udziału. Air Liquide, czyli producent gazów technicznych, gazów medycznych, niecałe 4,5%. BNP Paribas, chyba tak się to czyta, jeden z czołowych banków detalicznych we Francji, niecałe 4% udziału. Airbus, czyli konsorcjum zajmujące się produkcją samolotów pasażerskich. Essilor Luxottica to spółka, która może być mniej znana, a jest to włosko-francuski producent sprzętu optycznego, szkieł, soczewek i tego typu akcesoriów. No i dziesiąte miejsce, dziesiątkę zamyka Hermes International, czyli największa we Francji firma kurierska. I to by było na tyle z takich podstawowych informacji na temat samego CAC 40. Traderów oczywiście najbardziej interesuje to, w jaki sposób można handlować na tym indeksie z lewarem, no i z możliwością rozgrywania zarówno wzrostów, jak i spadków za pomocą instrumentów pochodnych. I oczywiście zacznę od rynku regulowanego, czyli od kontraktów terminowych futures. One są notowane na paryskiej giełdzie Euronext w kilku wariantach, jako tak zwany duży kontrakt, jako kontrakt mini, no i też jako 5 serii futuresów tygodniowych. Ja natomiast się skupię na tych dwóch pierwszych, czyli na dużym kontrakcie i na kontrakcie mini. Ten wspomniany podstawowy kontrakt to ten, który ma ticker FCE. Jest to tak zwany duży kontrakt na CAC 40. Ma mnożnik w wysokości 10 euro. A co to oznacza? Oznacza tyle, że przy kursie, powiedzmy, że mniej więcej oscylującym wokół obecnego, czyli 6715 punktów, wartość nominalna jednego kontraktu będzie wynosić 67 tysięcy
150 euro, czyli 10-krotność. Przy kursie euro.pln na poziomie mniej więcej 4,66 to będzie oznaczało wartość około 312 900 złotych. Przy założeniu, że minimalny depozyt zabezpieczający będzie wynosił 7,5%, do otwarcia pozycji o wolumenie jednego kontraktu będziemy potrzebować co najmniej 5036 euro z małymi groszami, a w zasadzie z eurocentami, bez oczywiście uwzględnienia prowizji maklerskich, a to się przekłada mniej więcej na niecałe 23,5 tysiąca złotych przy obecnym stosunkowo, a nawet bardzo wysokim kursie. W przypadku kontraktu futures mini na CAC 40, tutaj mamy ticker MFC, wszystkie nasze poprzednie obliczenia po prostu dzielimy przez 10, no bo mnożnik tego futuresa wynosi dokładnie 1 euro. Czyli wartość nominalna kontraktu w euro będzie równa jego kursowi w punktach, więc przy kursie wspomnianym już wcześniej 6715 punktów, wartość nominalna będzie dokładnie taka sama, czyli 6715, ale euro. Przy marginie na poziomie 7,5% otworzymy najmniejszą pozycję o wolumenie jednego kontraktu z depozytem o wysokości 503,60 euro, czyli mniej więcej 2350 zł, trochę mniej. Jeśli chodzi o kontrakty różnicowe na francuski indeks, to no nie da się ukryć, że ze względu na to, że sam instrument bazowy jest dosyć popularny, no to znajdziemy je w ofercie większości brokerów. Maksymalna dźwignia finansowa według regulacji ESMA to jest 20 do 1, czyli mamy 5% depozytu zabezpieczającego, więcej niż w przypadku futuresów. Na platformie XStation 5 brokera XTB znajdziemy CFDK na CAC 40 pod symbolem FRA40. Wartość lota będzie w jego przypadku równa wartości nominalnej dużego kontraktu futures, czyli mamy mnożnik 10 euro. I oczywiście w przypadku kontraktów różnicowych możemy otwierać pozycje o niższych wolumenach, które będą częścią lota aż do jego jednej setnej części, czyli do jednego mikrolota. I właśnie pozycje o wolumenie jednego mikrolota przy kursie 6715 punktów otworzymy z depozytem zabezpieczającym, który będzie wynosił lekko powyżej 156 zł. No i tak jak już standardowo to robię, tak też i teraz przypominam, że nie pokazuję to po to, aby zachęcać do otwierania pozycji przy małym depozycie, w depozycie jakieś najmniejsze możliwe pozycje, żeby tylko cokolwiek otworzyć, bo najprawdopodobniej bardzo szybko wyrzuci nas z rynku. Pokazuję to tylko po to, żeby zaprezentować, jakie są możliwości kontraktu różnicowego, jak można bardziej elastycznie zarządzać ryzykiem. No i teraz na sam koniec. Co będzie lepszym wyborem? Czy to będzie futures, czy CFD na CAC 40? I w przypadku pełnego kontraktu futures trzeba się oczywiście liczyć z koniecznością posiadania dość dużego depozytu, który będzie odpowiednio 10-krotnie niższy w przypadku kontraktów mini. Więc można powiedzieć, że jeden kontrakt mini to będzie odpowiednik jednego mini lota na większości CFD. W przypadku kontraktów różnicowych łatwa dostępność z poziomu platformy jednego brokera i mnogość ofert wśród różnych brokerów CFD oczywiście jest najczęściej okupiona wyższymi spreadami. W przypadku swing tradingu musimy też się liczyć z dodatkowymi kosztami utrzymania pozycji właśnie w postaci ujemnych punktów swapowych. Natomiast CFD przeprowadzają za nas rolowanie kontraktów. Ono nie wpływa na ostateczny wynik naszej transakcji, możemy więc pozycję trzymać dłużej niż wynikałoby to z daty wygaśnięcia kontraktu futures i też zapewniają nam ochronę przed ujemnym saldem, której w przypadku futuresów po prostu nie ma. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że już teraz wiesz, że CAC 40 to nazwa indeksu pełna i nie trzeba mówić CAC 40, bo tak jakby mówić masło osołkowe z masła. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie interesujący, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał FX Mag. No i oczywiście ja przypominam, że w sprzedaży jest 27. wydanie naszego drukowanego magazynu dla inwestorów. Zachęcam Cię również do zapoznania się z naszym unikatowym, bo pierwszym na polskim rynku
takim kursem, kursem psychologii inwestowania, który stworzony jest przez trzech praktyków rynku. Kurs, który jest naprawdę wartościowy, szczególnie, że teraz mieliśmy całkiem spore promocje w sklepie na fxmag.pl, czy to na prenumeratę, czy to na pojedynczy egzemplarz magazynu, czy chociażby na kurs psychologii z kodem rabatowym wiedza, 20% taniej niż zazwyczaj. My natomiast widzimy się w kolejnym odcinku CFD od A do Z. Do zobaczenia. Cześć.